z uwagi na obostrzenia i prawo obowiązujące na dzień dzisiejszy możemy wypełnić 50% widowni osób niezaszczepionych, ale nie wchodzące w limity osoby zaszczepione mogą być tym dodatkową widownią. W związku z powyższym, tak jak pan marszałek Zbigniew Kubalańca powiedział, będzie udostępnione specjalne miejsce dla mieszkańców, aby odbierać tak zwane wejściówki na ten koncert już od piątku na Ostrówku przy amfiteatrze. Tylko taka prośba oczywiście, żeby media powtarzały, żeby osoby przychodziły i jakby deklarowały po pierwsze chęć uczestnictwa, a po drugie czy jest osobą zaszczepioną czy nie, no bo z uwagi na te limity pandemii, żeby nie stworzyć obciążenia dla właśnie kadry medycznej, która miała właśnie teraz się bawić w przyszłości, no to musimy po prostu podejść do tego bardzo racjonalnie, więc w związku z powyższym bardzo prosimy o to, żeby wszyscy uczestnicy chcący się bawić w tym koncercie deklarowali, czy są osobą zaszczepioną, czy niezaszczepioną. W związku z powyższym będziemy mogli sprostać tym oczekiwaniom.